No, można powiedzieć, to dobrze się mówi, że człowiek stwarza bogów, że wyobraźnia ludzka zaludnia niebiosa czy piekło, a tymczasem zdecydowana większość ludzkości, i to od niepamiętnych czasów, jednak ciągle trzyma się tego paradygmatu, czyli tego modelu, że to jednak Bóg. Ma najwięcej do powiedzenia. I tutaj w tej wizji Michała Anioła wyraźnie ta rola aktywna, rola pierwsza i decydująca tego, który porusza wszechświatem, który stwarza człowieka, jest właśnie Bóg Ojciec. I tutaj na tym obrazie widzimy, że wyraźnie on wyciąga swoją rękę, swój palec, a Adam stworzony przez Boga. Jakby poddaje się tej sile, która z zewnątrz przychodzi. Rzeczywiście jest to myślenie niezwykle sugestywne, uwodzące. I myślę, że wszystkie księgi święte, poczynając od tych najstarszych Wed, Rigwed, Upanishadów. Myślę tutaj o tej tradycji hinduskiej, najbardziej i najlepiej udokumentowanej, ale również naszej tradycji tutaj, religii monoteistycznych, religii Księgi, a więc Biblii hebrajskiej, gdzie ten obraz stwarzania człowieka właśnie jest najbardziej obecny w naszej wyobraźni, Nowy Testament podejmuje. Te tylko te. Ten sugestywny obraz, że właśnie człowiek, że człowiek jest stwarzany przez Boga. Jezus to jest ten drugi Adam, który jakby przywraca pamięć o tym, że zostaliśmy przez Boga stworzeni. Więc ta wyobraźnia religijna człowieka zachodu jest zdominowana przez myślenie, że to Bogowie, a w religiach monoteistycznych jak judaizm, chrześcijaństwo i islam, właśnie, że to Bóg stwarza człowieka. Ono jest najbardziej decydującym i widać tutaj od razu różnicę. To znaczy, w momencie, kiedy człowiek jakby rezygnuje z autorstwa, tego projektu, jakim jest świat i wszechświat, kosmos, i mówi, że to nie ja, tylko ja jestem właśnie takim skromnym narzędziem w jakimś większym zamyśle bożym, to co w teologowie mówią ekonomią zbawienia, ekonomią stworzenia, czyli ja jestem tylko jakimś trybikiem w tym wielkim zamyśle bożym, no to, to sprawia, że stajemy się jakoś bardziej pokorni, że uznajemy te. Siłę, która jest nad nami. To znaczy, że cała nasza wyobraźnia, również nasza pobożność, jeśli jesteśmy religijnymi, sprowadza się do tego, że staram się odcyfrować, odczytać wolę Boga, to czego Bóg ode mnie dzisiaj chce. Ja tutaj nie chcę wprowadzać jakiegoś wartościowania, co jest lepsze, co jest gorsze. Czy ten człowiek, który właśnie czuje się panem historii, który czuje się panem własnego życia, który bierze. Życie w swoje ręce? Czy bierze się z nim, jakoś się zmaga i wie, że od niego zależy, że to jest bardziej heroiczna koncepcja, że to jest lepsza? Czy może ta druga, gdzie człowiek jest tym odbiorcą darów, łask? No, krótko mówiąc, nie zapomina o tym, że jest, że jest stworzeniem, które jest lepsza. W moim przekonaniu, i doszedłem do tego wniosku po wielu latach zmagania się trochę, i obserwowania współistnienia tych dwóch sposobów rozumienia życia, czyli właśnie tego antropocentrycznego, kiedy człowiek jest w centrum, i tego teocentrycznego, kiedy Bóg jest w centrum, muszę powiedzieć, że dzisiaj nie potrafię rozstrzygnąć, która koncepcja jest lepsza, choć skłaniam się do tej antropocentrycznej. To znaczy, wydaje mi się, że człowiek, jeśli naprawdę jest dojrzały, jeśli naprawdę pojmuje swoje miejsce w sposób odpowiedzialny, no to nie ceduje, nie zwalnia się z odpowiedzialności, nie mówi, że to Bóg tak chciał, że ta koncepcja jest bardziej chyba dojrzała i być może ona w przyszłości zwycięży. Niemniej jednak współ istnienie właśnie tej drugiej tej teocentrycznej sprawia, że również dla mnie takiego człowieka zawieszonego między jedną i drugą współistnienie tych dwóch sposobów rozumienia świata jest bardzo kuszące. Kiedyś mówił o tym Leszek Kołakowski w takim znanym eseju Wiara dobra, niewiara dobra. I Leszek Kołakowski, który sam był całe życie człowiekiem niewierzącym, pod koniec właśnie w takich esejach, gdzie już pisał i o religii, która jest obecna w kulturze, o Jezusie jako reformatorze, to już są jego teksty z lat 60., nawet więc bardzo wczesnych, mówił, że tak naprawdę to co stanowi o bogactwie, o intensywności ludzkiej kultury, to jest właśnie współistnienie racji Nieostatecznych, niedomkniętych. No ale tutaj akurat w tym e, odcinku, że tak powiem, e, mówimy o tym, że e, bogowie stwarzają człowieka, to znaczy przyznajemy jakby e, rację, że. E, ta cała, no to jest w końcu 5 miliardów mniej więcej ludzi wierzących, że oni znajdują w tym sens i myślę, że trzeba do tego podchodzić z jakimś ogromnym szacunkiem, że y, takie przeświadczenie, takie głębokie Rozumienie tego, że ja jestem stworzeniem, że to daje jakieś poczucie sensu. I być może, jeśli w ogóle jakiś sens mają inst instytucjonalne formy religii, takie jak kościoły, synagogi, meczety i tak dalej, to ich funkcja powinna zamykać się właśnie w tym dawaniu ludziom sensu. Jeżeli przekraczają te kompetencje. Jeżeli zaczynają wchodzić w dziedzinę ludzką, na przykład w politykę, albo w kulturę i zaczynają nam dyktować, co mamy robić, w co mamy wierzyć, jak mamy urządzać świat tutaj, to wtedy wydaje mi się wchodzą właśnie w miejsce Boga, a tylko teoretycznie mówią, że, 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 to, że to Bóg tak chce. Tak naprawdę to jest ich ich własne wyobrażenie o Bogu i o religii. Ale to są oczywiście rzeczy do dyskusji. Chodzi o to, żeby tylko sprowokować myślenie, gdzie ja jestem, po czyjej stronie, która koncepcja bardziej mi odpowiada, jak bardziej patrząc na ten wspaniały obraz, gdzie się sytuuję. I to już może być początkiem może rozmowy wśród przyjaciół, znajomych czy w rodzinie, do czego bardzo zachęcam.